małe zewnętrzne dyski twarde HDD na USB 3.0 w górę. Bardzo ciekawa opcja dla osób, które mają mało miejsca w laptopie i potrzebują je sobie jakoś rozszerzyć na filmy czy nawet dodatkowe programy. Właśnie przez użycie USB 3.0 spokojnie można na tym instalować jakieś aplikacje czy programy. Idealna opcja też dla osób, które potrzebują mieć duże pliki cały czas pod ręką i wiedzą, że na przykład z chmury filmów 4K za szybko sobie nie pobiorą, gdy będą gdzieś w polu. Dlatego przygotowaliśmy właśnie dla Was zestawienie najlepszych takich top 7. Tutaj macie top 5, top 7 macie rozszerzone na naszej stronie. Link znajdziecie w opisie. Dysków właśnie takich HDD zewnętrznych do 1 TB. Serdecznie Was zapraszam do naszego materiału. Tak więc przejdźmy do rankingu. Miejsce pierwsze to Toshiba Kanvio Basic o pojemności 1 TB z USB 3.0. Wydajny, zgrabny, dobrze wykonany dysk Toshiby. Prędkość dysku wynosi 540 obrotów na minutę, dzięki czemu mamy szybki odczyt i szybki zapis danych. Dysk wykonany bardzo precyzyjnie, pracuje cicho, posiada podkładki antywibracyjne. Rozmiar 2,5 cala, nie potrzebuje dodatkowego zasilania. Obecnie kupcie go za około 199 zł. Kolejna pozycja należy do dysku ADATA HD650 Dash Drive Durable. Obudowa urządzenia posiada silikonowe elementy, dzięki czemu dysk ma większą odporność na wstrząsy i też wygląda całkiem przyzwoicie. Interfejs 3.0, a rozmiar 2,5 cala. Zapis danych i stabilność przesyłu na bardzo przyzwoitym poziomie, szybko i sprawnie. Producent oferuje jeszcze 3-letnią gwarancję na to urządzenie, co jest zdecydowanie dużym plusem. Kolejne miejsce to Maxtor M3 Portable. Kolejny dysk o rozmiarach 2,5 cala z interfejsem USB 3.0. Sam z niego korzystam i uważam, że jest to bardzo świetny, bardzo dobrze wykonany dysk. Pracuje naprawdę cicho, bardzo wydajnie, bez żadnych problemów, mimo że bardzo często gdzieś z nim jeżdżę. No i po prostu wygląda dobrze, co jest chyba najmniej ważne w tym wypadku. Posiada funkcję Safety Key, dbającą o bezpieczeństwo zapisywanych danych. Gabarytowo niewielki, bardzo lekki. I można go kupić nawet za mniej niż 200 zł. Ja osobiście bardzo polecam. Również ten materiał, który właśnie oglądacie, jest w całości przechowywany, jak cała reszta materiałów wideotestów z mojej strony na właśnie takim dysku. Z całego serca mogę Wam go polecić. A miejsce czwarte to prosty, funkcjonalny, stylowy dysk od Seagate Expansion Portable. Tak jak poprzednio opisywane urządzenie, znowu 2,5-calowe rozwiązanie, nie wymagające dodatkowego źródła zasilania. Solidny, pracuje dosyć cicho, troszkę mniej obuły od poprzedników, jednak zachowany w podobnej koncepcji artystycznej co poprzednik Maxtor. Jak w większości tych dysków boryka się z jedynym małym problemem, czyli bardzo krótkim kablem, chociaż z drugiej strony najczęściej te dyski wykorzystywane są do laptopów, więc nie widzę powodów, żeby ten kabel miał jakoś 1,5 metra czy nawet pół metra długości. Tego Seagate'a można dostać już nawet za 193 zł. No i przyszła pora na ostatni w naszym zestawieniu dysk WD Elements Portable. Jeżeli jednak dalej nie będziecie mogli się zdecydować, to na naszej stronie znajdziecie rozszerzone do 7 pozycji zestawienie. Link znajdziecie w opisie. Muszę przyznać, że jeszcze nigdy nie zawiodłem się na tej marce i nie miałem żadnych problemów nigdy z ich dyskami, a również mam jeden wcześniejszy model właśnie tego dysku. Nie jest to specjalnie wyróżniający się dysk, oprócz tego, że jest naprawdę solidny i wytrzymały. Z pewnością, jeżeli się na niego zdecydujecie, nie powinniście być rozczarowani. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że nasze zestawienie przypadło Wam do gustu. Jeżeli macie jakieś doświadczenia z tymi dyskami albo macie jakiś swój własny dysk, który bardzo Wam przypadł do gustu lub Wam się nie spodobał, napiszcie nam w komentarzach. My z chęcią się przyjrzymy, zobaczymy Wasze opinie. Też inni będą mogli dowiedzieć się trochę więcej na temat złych dysków, których może warto nie wybierać, albo właśnie tych, których warto bardziej wybrać. Ja tymczasem z Wami się żegnam, zapraszam Was też na naszą grupę na Facebooku, Testerzy Wideotestów, na której zawsze Wam pomożemy z technologicznymi problemami. Do zobaczenia w kolejnych materiałach, cześć!